Siema, siema, to nie ściema, pinceta wleciała, KTMXC. Tak jak widzicie, pierwsze odpalenie i pierwsza próba jazdy na kole, taki kawałek tutaj. Przyszykuję wszystko do rejestracji, czyli kierunkowskazy muszę pozakładać, lampa tył, doposażyć go o miejsce na tablicę rejestracyjną z podświetleniem, takie różne bajery. Czyli co, no pierwszy raz mam pintetę i jeszcze KTM-a. Nakleiłem wlepy, lipera gripera założyłem, obniżyłem go na sprężynie, bo to jakiś wielkolud był, obniżyłem go tutaj na lagach. Oczywiście tutaj wlepę dałem, pierwszy mój motocykl z taką moją wlepą. No co, osłonki na szprychy. No w końcu to będzie takie moje super moto, nie wyjazdy teren, ale oczywiście na torze wypróbuję, sprawdzę. No co, obiewki, osłony założone, wszystkie Acerbisa nowe. Osłony tutaj są też na wahaczeł. Zębatka akcesoryjna, półki akcesoryjne. Dużo takich jakichś dodatków, osłona na chłodnicę, co ma akumulator, był bardzo kiepski, zaraz wam pokażę. Obszycie było dobre, ale ja sobie zmieniłem na Ripera Gripera pod kolor na niebieski. Akumulator był taki jakiś, nie wiem, kolega powiedział, że tu jakieś bateryki, paluszki są włożone, także to jest lekki akumulator, jakiś, nie wiem, żelowy czy coś, ale wymieniłem na normalnie, zwykły. No i co, pierwsze odpalenie, pierwszej jazdy nie będzie, bo muszę go zarejestrować, muszę założyć kierunkowskazy, różne takie bajery. Wykupić OCE i wtedy można coś wypróbować, nie chcę ryzykować na razie. Pierwsze odpalenie. I na razie będę musiał pogrzebać trochę w wydechu, powyciągać tam DB Killera później, żeby to zaczęło lepiej chodzić, lepiej gadać. Na wysokich obrotach fajnie to gada. Nie chcę teraz tutaj na hali przygazowy robić. Jest rozgrzany, bo no kawałek musiałem się przejechać, ale tak tutaj po tej czarnej drodze. Sprzęgło wszystko ładnie działa, hamulce też. Byłem u kolegi mechanika i powiedział, że motocykl niezużyty, niekatowany, po lata, dobry zakup, tak mi powiedział. Jak będę miał 300 motogodzin ponad, to gdzieś za 100 motogodzin, no to sprawdzimy luzy zaworowe. No i to wszystko, no. Opony zostawię na razie takie, jakie są. Nic nie będę tutaj kombinował, robił. No bo co, jak tylko będzie zarejestrowany, no to pierwsza jazda na kole, tak? Próbę jakąś trzeba zrobić. No korci mnie, no chciałbym. Aha, na sprężynie go też jeszcze obniżyłem, nie wiem, czy mówiłem. No bo faktycznie to taki bardzo wielkolud był, wszystko na maksa wyciągnięte. Czy akrapa będę tu zakładał? Nie wiem, może jakaś używka, jak się trafi, to może
założę. To niebieskie pasuje bardzo fajnie. Że pierwsze enduro w takiej dużej pojemności przeznaczone na supermoto. No. Nie będę zakładał żadnych kół supermoto, dlatego że ja na kole jeżdżę na kostce. Najlepiej się jeździ na kostce. A wiecie co, a może faktycznie się bujny na tym kole wypróbować, bo nie wytrzymam po prostu. To tutaj ten kawałek. Chłodzenie też wszystko dobrze działa. Wszystko, no po prostu wszystko sprawdziliśmy. Tu jeszcze muszę tylko naciąg zrobić albo założyć osłonę na łańcuch. Nie, ja zaraz go ten naciągnę bardziej, bo zobaczcie co tutaj zrobił ten łańcuch. I co on może robić z oponą. Haczy po prostu, jak nie ma tej osłony. Zębatka, no nie jest zużyta aż tak, jeszcze po lata. Ta w ogóle jest chyba nowa. No i w ogóle no, świeży motocykl, nie jest tam zajechany. 2012 modelowo. Pierwsza rejestracja 2011. No, powiem tak, no... Dobra zamiana. Zawsze będzie można go dobrze sprzedać i ktoś będzie jeszcze zadowolony. Nie miałem motocykla nigdy z takimi kółkami kutymi, ładnymi, akcesoryjnymi. Nic nie miałem, zresztą nic nie zakładałem, tylko klamki kiedyś chyba do fusparny założyłem akcesoryjne. Zębatek nie, to widziałem właśnie u Słowasa. Jakiś osłon. To jest wszystko w oryginale, nie? Tak jak mechanik sprawdzał, to jest wszystko oryginalne. Czyli zużycie wielkie to nie jest. Na takim zawieszeniu jeszcze nie jeździłem. Dobra, no. Lecę na koło. Nie dam rady czekać. Muszę wypróbować. Dobra, robimy próbę. Zrobimy jeszcze próbę odpalenia skopki. Czy Blacku umie odpalić skopki? A może nie. Ale odpalałem. Bez problemu. Ten kawałek się przejedziemy, zobaczymy. Jak to daje na kole. KTM 500. Czyli potrafię odpalić. Bardzo wysoki moment obrotowy ma. Mam nadzieję, że tu mi nie wypadnie nic z kieszeni. Ogień. Ale
petarda. Z trójki bym się go bał, bo czuję, żeby było od razu fajny pion. Muszę go wyczuć po prostu. O kurde! Ale to zamiata. To skubaństwo to nawet nie trzyma się asfaltu, trzeba oponę wymienić, bo ona jest łysa i po prostu mieli. Szok po prostu. Kręci tym tylnym kołem. Trzeba ją wymienić. Będzie fajnie się jeździło. Jutro wymieniam oponę na jakąś normalną. Żeby się chociaż trzymała asfaltu. Bo ta tu się w ogóle nie trzyma. Niczego. No ma ten moment obrotowy. Zabójczy po prostu. Lekka jest jak moja 350 kusparna. 107 kilo. Pokażę wam oponę, jak wygląda. Jak wygląda ta opona. Wymienię ją. Przód zostawię. Tu rozbiorę jeszcze wydech. Powyciągam to wszystko. To podobno można wykręcić, ale nie jestem pewien. No maszyna jest piękna, naprawdę. To w mojej chustce to kolanko było gorsze. No i ten wydech by się tu fajnie jakiś przydał. Najlepiej FMF niebieski. To już by w ogóle tutaj kompozycja była fajna. Nic, tylko jeździć na kole. Tylko oponka do wymiany i ten łańcuch, naciąg zapomniałem zrobić. Zapomniałem naciągnąć, ale to nic. Ściągam koło i zawiozę na wymianę. Dobra, to nara. Hejo, czekajcie na odcinki z prawdziwej gumy. A korci mnie tym jechać na Super Enduro Tour, nie? Ale to jest chyba za mocarz. Nara, hejo.